Let's hope not. You going all the way up? Yeah. I led it first, and now he's following me over here. Huh? I led the route from the ground up. Uh-huh. At least the gear. And then I lowered it, and now he's top ripping, and he's cleaning the gear as he climbs up. Jesus Christ, I wish I was like 20 again. Yeah, I'm so jealous. Well, Dave's in his mid-30s. That's a little difference, right? Yeah, I'm 23. Yeah. Hey, guys, you're wonderful. Good luck. Thank you. Hey, it's hard for us, too. Okay. Nice job, Dave. Getting any good jams in? What? Getting some good jams in, yeah. Are you coming with us? You want to go climbing? I would if I was 20 again. No problem. We could turn you into a 20-year-old really quick. We'll just put not this after 45 years of smoking. We've got some great stuff to smoke, though. Oh, really? The good stuff. Yeah, that probably. Hey, turn that camera off. Probably would put me on top right away, right? Yeah, you'll be very high. Okay, trailhead, the Corona Arch. Pani gotowa na wyprawę? Co? Okaże się na górze? Tam oczywiście rzeka Colorado. Czyli to jest rzeka, już trochę wyżej jesteśmy. Rzeka Colorado. Zakręt. Idziemy do Huku Corona, tam jest nasze auto. Tu jest moja pani, a tu jest linia kolejowa, którą musimy przejść. Kiedyś ktoś się... spiął i proszę bardzo, zrobił taki tunel, żeby pociągi mogły przejeżdżać. Pięknie wycięte. A tu oczywiście nowe łuki w produkcji. Za jakie milion lat? Może nie milion, ale pół miliona. Może ktoś tu przyjdzie oglądać te łuki. Produkcja w Canyonland trwa. Dalej i do góry. Jak zwykle po drodze przeróżne niespodzianki. Jakie wielkie, olbrzymie. Nie wiadomo, czy iść dalej, czy robić zdjęcia kwiatuszka. Jakie piękne.
wiem, ile jest kolorów tych kwiatów kaktusowych, ale ja już naliczyłem chyba z 10 pomarańczowe, żółte, białe, odcienie czerwieni. Cuda. Tam następne się robią. Wow. Co? Ja myślę, że będziemy mieli... Tam mamy dojść. Że będziemy mieli piękny, pani, idź, że będziemy mieli piękny zachód słońca. Tu jest jedna, tu jest moja pani, a tam jest druga. Nie do góry jeszcze. A tu jeszcze jest... Tu jeszcze jest drabinka. I teraz... O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w większości popularnych miejsc jest tyle ludzi, że ciężko... że ciężko przejść. A jak się znajdzie takie miejsce jak Korona, to oprócz nas nie ma nikogo. Oprócz nas nie ma nikogo. Juhu. Tak mniej więcej powstaje na skałach ten czarny warnisz. To co jest na tych skałach czarne, gdzieś tam jest jakaś roślinka i cieknie. I powstają takie czarne, przepiękne. A tam na dole jest ta linia kolejowa. Jaka ona jest wielka, to tylko można chyba w Wikipedii znaleźć. Ale jest wielka. Ciężko pani się idzie? To jest bardzo dobry pomysł. Tylko, no to ściągnąć, tylko jak baterii braknie. A tu jest oczodoły, spuki. Tu są zęby na dole.
powinno być. A tu jest za żart. Nie chcę cię, mama, martwić, ale tak mi się wydaje, że ten kawałek skały jest gotowy, żeby się oderwał. I oczywiście, jak nóżki nie bolą, to koniec wieczoru można spędzić na przykład na modelowaniu nad rzeką Colorado.